Temperatura zdecydowanie wyższa niż w ostatnich dniach, ponieważ wiatr zmienił kierunek. Jeszcze wczoraj wiało z zachodu i z północnego zachodu, a dzisiaj już wieje z południa i wyraźnie to poczujemy. Proszę, zerknijmy na pogodowe mapy, zobaczmy, jak ta niedziela będzie wyglądała. Przed południem nie obędzie się jednak bez niewielkich opadów deszczu. One się mogą pojawiać we wschodniej części Pomorza, dotrą aż do Gdańska, a nawet zahaczą o zachodnią Warmię. Natomiast sporo chmur jeszcze, gdzieniegdzie będzie też nad Mazowszem, zwłaszcza północnym Mazowszem, a w pozostałych regionach zdecydowanie więcej słońca. I to jest temperatura, jakiej spodziewamy się około 10, czyli od 8-9 stopni na północnym wschodzie do 14-15 w pozostałych regionach. Wiatr jeszcze umiarkowany, ale trochę będzie nabierał siły w zachodnich regionach nad morzem i też w górach, zwłaszcza w Sudetach. Co przyniesie popołudnie? Chmury nad północną, wschodnią Polską już się trochę porozrywają, na tyle, że przestanie padać. Trochę więcej chmur może być tylko nad Suwalszczyzną czy północną częścią Mazur, ale żadnych opadów. No a w pozostałych regionach słońce i niemal bezchmurne niebo, a na termometrach do 23 stopni w zachodnich regionach. Powiem Państwu tylko tyle. We wtorek może być 28 albo i 29. No lato. Dzisiaj od Kasprowego aż po Bałtyk będzie świeciło słońce, ale teraz nie wszędzie jeszcze sobie radzi z chmurami. Mamy szansę zobaczyć, jak wygląda pogoda w Polsce. No wiadomo, że nad Tatrami jest błękitne niebo, ale jak Państwo widzą, na północy, na zachodzie trochę więcej chmur. Gdzieniegdzie wzdłuż wybrzeża pojawia się bardzo słaby deszcz. Pogodniejsze niebo natomiast właśnie na południu, w centrum, na wschodzie kraju i też nad Trójmiastem. Ale najwięcej tego słońca widać od Warszawy aż stopni na Suwalszczyźnie, przez 17 na Lubelszczyźnie, 19 w Warszawie, a im dalej na zachód, tym wyższa temperatura do 22-23. Szczecin jest graficznym chochlikiem, tam powinny być 23 stopnie, zdecydowanie. Wiatr chwilami trochę silniejszy wzdłuż wybrzeża i wysoko w górach. Porywy mogą dochodzić do około 70 km na godzinę, ale kierunek jest bardzo ważny. Wieje z południa, dlatego też jutro będzie jeszcze więcej na termometrach. Od 21 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 25 na Dolnym Śląsku, a nawet i 27 mogą pokazać termometry. Już wiadomo, że zmienia się powietrze. Jeszcze wczoraj na Kasprowym Wierchu o tej godzinie trzymał 7-8 stopniowy mróz, a w tej chwili na szczytach tylko 2 stopnie poniżej zera, a w ciągu dnia prawdopodobnie temperatura przekroczy zero. Jak jest w innych miejscach w kraju? Proszę bardzo, sprawdzamy. Poza górami najchłodniejszy poranek na Suwalszczyźnie, tam 2 stopnie powyżej zera, natomiast najcieplej w Szczecinie 10 stopni i w Bielsku-Białej, tam nawet 12 stopni. I mody to na najbliższe dni zdecydowanie trendy letnie. Ale zanim o pogodzie, to jeszcze najpierw sprawdźmy, jak zwykle o tej porze, jaka jest jakość powietrza. Mapa bardzo optymistyczna, wszędzie jest na ogół zielono, więc jakość powietrza dobra albo wręcz bardzo dobra. A co z pogodą? Idziemy w stronę słońca, idziemy w stronę ciepła. Dzisiaj tylko na północy kraju, zwłaszcza na północnym wschodzie, tak od wschodniej części Pomorza aż po Warmię. W podenkach, jak przyznał mi się. Na działce. Bardzo to dopiero dobrze. Po kościele. To dopiero tak. Także takie plany mamy. A we wtorek idealne. Planuję opalanie. W sam raz, adekwatnie do pogody. Państwu też proponuję. Nie dopyta pani nic więcej o to opalanie? Właśnie gdzie będziesz się opalał? To, proszę państwa, wielka niewiadoma. Ale pamiętaj o kremie z filtrem, żeby ci nie pokażyło. Zapraszam cię z kamerą na reportaż. Pokażę to z przyjemnością w takim razie. Smarowanie Karola i inne rzeczy. Proszę państwa, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Monika, chodź, zamienimy się miejscami. Chodź do środeczka. Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że te 2 godziny o poranku upłynęły państwu przyjemnie i miło. My całego serca życzymy pięknej niedzieli. Korzystajmy z tych 3 dni lata, które nam się trafiły o tej Monika pożaru. Nam to załatwiła. Tak, tak. Dużo radości, uśmiechu i koniecznie niech się Państwo wybiorą do parku na lody. Albo do drzewko gdzieś zasadzić. O, lipkę. Lipkę, albo dom. No i pamiętajmy o tym, żeby przytulać się do brzozy. Przytulać, no może do Karola się na razie tak, przytulić. Koniecznie. Nie, ja proszę Państwa z brzozy mam niewiele poza kolorem jasnego lica. Nie, masz bardzo dobrą energię. O, widzisz, a brzoza też ma dobrą energię. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia.